Cześć kochani, dzisiaj się witam z wami z warzywnika. Tak sobie chodzę, patrzę i powiem wam, że zobaczcie, już się główeczki na tej mojej pekińskiej zawiązują ładne. Więc nadzieja, że coś będzie. Fajnie, że taka pogoda jest, że jest dosyć ciepło, znaczy bardzo ciepło nawet. Tylko co, no sucho było do tej pory. Dzisiaj nam trochę z rana popadało, dzisiaj czyli w sobotę. Tak jak patrzyłam na mapie, to wszędzie dookoła padała, u nas taka dziura. Została bez deszczu, ale w końcu i tak przyszło, no trochę popadało, mogłoby sporo więcej, tyle tylko, że się nie kurzy na podwórku, przynajmniej się nie kurzyło do tej pory, teraz słoneczko świeci, jak widzicie, piękna pogoda się zrobiła, wietrzyk, więc to tak naprawdę zaraz wysuszy, jak już nie wysuszyło, więc taki deszczyk to tak naprawdę no nic nie dał, tylko tyle właśnie, że wiecie, trochę się tego brudu spłukało, jak ja to mówię, trochę świat się, wiecie, nabrał kolorów. I tyle z tego deszczyku. A tak szłam, bo w sumie chciałam zobaczyć, czy moje winogronko już dojrzało. Moje, czyli ja tutaj mam swoje ulubione. No już tak prawie. A to są moje najlepsze winogronka. No już chyba dobre. A jeszcze troszeczkę kwaśne. Jeszcze nie jest ten smak, co powinien być. I tutaj jeszcze takie zielone, widzicie? To te jest w ogóle najpóźniejsze, one jakiś taki posmak różany ma. Ja je lubię. Ale mówię, ja tam winogrona za dużo jeść nie mogę. Więc co z tego, że lubię, jak i tak z 2-3 kiście zjem i to wszystko przez cały sezon. No. A to jakie piękne. No bo jakie ładne. Do Sławulki idzie. Tylko jeszcze takie trochę musi ten powisieć. Jeszcze nie jest takie dobre. Nierówno dojrzewają, nie? Bo tamte, co tak duże jest, co tam przechodzę, to często sobie skubnę. No to tamte bardzo szybko, one jest już takie słodkie, pyszne. Te jeszcze trochę. Marchew nie byłam. Ale może kapustę zobaczymy. O! Bo dawno nie byłam. A teraz to już tak... No ogólnie to już od jakiegoś czasu za mną chodzi bigos. Że chodzi, to jedna sprawa. Druga, że trochę kapusty kiszonej bym chciała zużyć, bo zaraz świeża, no a tamtej mam jeszcze dużo w słoikach zeszłorocznej. A trzecia sprawa taka, że nawet ostatnio, wiecie, ja cały tydzień teraz w ciastach, więc tak naprawdę na gotowanie czasu nie ma, więc mówię, teraz by się przydał bigos, by się otworzyło na szybko ze słoika. I by był obiad, także może się za to wezmę. Przyszły tydzień identyczny jak teraz, nawet jeszcze bardziej intensywny, więc w sensie, że z ciastami. Także też nic tam nie podziałam za wiele. Justyna już do szkoły, więc też obiadu nie zrobi. No ale cóż, jakoś trzeba sobie radzić. Nie wyrobiłam się z tym bigosem, tak samo jak się nie wyrobiłam z kaczką. Tak też za mną chodzi, żeby na niedzielny obiad taki, albo w ogóle na obiad. No ale nie wiem, zobaczymy jak się wyrobimy z czasem. Dzisiaj też czasu nie będzie. Jutro raczej też nie. Także o. O, jedna pietruszka jest. O, jedna pietruszka jest, wow. Ajo, a jaka duża. No, a też ktoś pytał jak kaczkę piekę. Ja tak mówię, że pieczona, ale ja po prostu podsmażam na patelni. W częściach, bo nie w całości, tylko w częściach podsmażam na patelni, później wrzucam do garnka i przyprawiam, jak tam lubimy według uznania. Chyba, że mam czas, no to sobie na przykład dzień wcześniej, wiecie, przyprawię i sobie tak, wiecie, fajnie przejdzie całe mięso. Ale jak nie, no to tam przed wrzuceniem do garnka trochę wody, sporo cebuli na małym ogniu, powolutku i o, i jest. No, dużo więcej tej zwykłej jest, nie? Tutaj to tam parę leży tych dyniek tylko. A tamtej to aż tam pomarańczowo. No tak normalnie tamtej jest, o. A te tutaj takie, ta niby olbrzym, ta, ale wcale nie jest jakaś olbrzym, tam są większe, widzę, z tych zwykłych. No, no cóż. Kapusta zarosła, a teraz to tam już. Nic jej nie będzie już. To ci nie wyrwiesz nawet. No, tutaj, no. Gnój sypałem, to zobacz, gdzie nic nie rośnie. No nie rośnie, bo nie ma jak się przebić. Sławek mówi, że tutaj gdzie gnój sypał. No
Ale tak niektóre główki to takie nawet spoko są. Dobra, to starczy. Dla zwierzaków i tak gnije? Jo, już się przewróciła, zgniła. O. Tutaj Sławek sobie gnój wywozi, bo na pole później będzie szedł. A kartofli już w ogóle nie widać, nie? Już do kopania. Idealnie. Tam, gdzie większe zielsko, to żyłkową kosiarką Sławek przetnie, żeby lepiej się kopało. I co? Dzisiaj jest sobota. No słoneczniki już wszystkie. No to już ostatnio pokazywałam, a nie, to ostatnio jeszcze parę było, a teraz już nie ma nic. Wszystko Sławek już porobił. Także o. No i nie, jeszcze jeden został. Jeden został, a czemu? Aha, tam w burakach całkiem daleko jeden został. I co mówiłam? Już mnie wybił z rytmu znów. A, dobra, nie wiem. Już mi się przypomniało, co chciałam mówić. Dzisiaj sobota, więc za tydzień w sobotę jeszcze nie zaczniemy. Pewnie od następnego poniedziałku, jak będzie dobra pogoda. No tak, wtedy chyba trochę mniej ciast będę miała do robienia, więc chyba wtedy jedynie. Już są tak, wiecie, łęty już wszystkie suche, więc teraz już można śmiało kopać. No ale mówię, teraz znowu z czasem nie będzie jak, więc dopiero wtedy. A to się powtarzam już, bo wiem, mówiłam to już. Dobra, Sławek miał sadzić cebulę. Sadzi. Ile tam posadzi? Na razie nie tak dużo, bo się na zimę jeszcze posadzi, nie? Dwa? Czy trzy? Tak, obojętnie. To tak teraz, co się ten zużyje, zaraz się następną będzie wsadzać. To jest ta szalotka. Ona taka jest, rośnie jak co? Jak czosnek. Ja ją wyrywam po prostu tak w całości, tak na szczypiorek. Nie czekam, aż ona urośnie, żeby takie, o, jak teraz mamy, takie większe urosły, tylko po prostu takie malutkie, młodziutkie. Najlepsze jest. Takie narzędzie masz eleganckie. Jeszcze cała też rzodkiewka, ale to jeszcze trochę. Jeszcze za ciepło jest. Rzodkiewka to ten. Znowu pójdzie w liście, nie? Bo za ciepło. A sałatę? Sałata jeszcze tu na zimę to się ta wysieje, dlatego ją zostawiliśmy. Ona się też w sumie wysiała chyba tu sama, nie? Ją zostawiliśmy, to się wysieje sama, więc na wiosnę będzie pełno. Albo jeszcze jesienią będzie pełno, to zostawimy i ona fajnie sobie wtedy wiosną odbije. I wcześniej mamy wtedy już tam luty, marzec, to już sałatę jemy, nie? Marzec. No zależy jaka pogoda, o, w ten sposób. A rzodkiewka, no to teraz się jeszcze posadzi tam tak na zjedzenie na świeżo i później właśnie wczesną wiosną. Ten poliwęgna cieplejszy niż folia. No, jest, nie? Poliwęgna cieplejszy jest niż folia, Sławek. Zamykamy wtedy. A to możesz zostawić te, czy wyrosną? Sam je zniosę potem. W sensie, że cebulki, nie? Czy poleje wody, wyrosną. No jo, bo tutaj i tak ciepło w ogóle, ja żeby nie powyrastały. Za tym ogórku się robi? No ale to jest ten stary ogórek. No ja, ty złoty ma. Ja wiem, bo ja dzisiaj tu byłam, chciałam nawet ogórka, ale jeden taki większy, a tamten to w ogóle do ten. Święto, tu? Tamten to dla zwierzaków. Tu jeden jeszcze. No i ten malutki, co Sławek sadził, ten. Pamiętacie? Od nóżkę zerwał i sadził, też pełno małych ogóreczków ma. A ten też ma jeszcze tych, nie, to już popadało trochę. Ten jeszcze też będzie miał, tam taka ładna ten się zrobiła. Od noga, tam się pnie. Także fajnie. Też. A tam są ogórki, a ja dzisiaj ogórków na mizerię szukałam, a może jeszcze zrobię. Tu trzymać. To dawaj je. Ja patrz, tutaj patrzę, jeden tylko ogórek mówię. Dlatego co? Ty myślałam, że już to na świnką zerwała. Pędy poobcinałem i ten. I te suche liście. No, wszystko ładnie odżyło. Tak samo zresztą jak nasze pomidory, nie? Pomidory w tym roku. Mówię co, od dołu, teraz od nowa. Zaczynają owocować. Dobra, fajnie, długo będziemy mieć. My pomidory lubimy, zwłaszcza na surowo. To bardzo często właśnie nasza kolacja, pomidorki z cebulką, bułka, masełko od Stasiuli i elegancko. Dobra, to idę tą mizerię zrobić, jak mam, to mam elegancko. Patrzcie, co tutaj się dzisiaj odwala. Justyny kojec od świnek morskich, wymyty, pachnący. A ja wam powiem dlaczego. Nie wiem, co pachnie. Bo mamy dzisiaj szczególnych gości. Tego pana tam, to wy znacie.
Ale tylko z komentarzy. Ten, co zawsze pierwszy musi być, Maniek. Także dzisiaj umówił się z Justyną, że wymiankę robią. Znaczy nie wymiankę, że Justyna mu daje swoje świnki morskie nareszcie. Bo już dawno chciałam je z tego domu wynieść, że tak powiem. No bo po prostu zapachu robią tyle niefajnego i bałaganu i hałasu, nie dają w nocy spać. Więc Maniek okazał dobre serce, że je weźmie. A w zamian Justyna wniosła sobie ten kojec od nich. I jutro jedziemy po króliczka dla niej. Także wreszcie marzenie spełniła, bo na początku były świnki fajne. No ale jak to wszystko się nudzi, to po pierwsze. A po drugie, no nie, ja już też chciałam, żeby one poszły, no bo po prostu, no nie, no przeszkadzały już, że tak powiem. No bo mówię, nie dawały spać w nocy, zapach też nie fajny, więc Maniek się z nimi zaopiekuje. Bardzo, nie? Zaopiekujesz się nimi? Tak. No. I Maniek miał takie marzenie, żeby nas nagrać trochę. Także... dobra, masz. To... Co? A co ja mam teraz robić? Jajca i wybierać. Dobra, tylko musisz w kamerę patrzeć. No dobrze, będę patrzał. Dobra, to dzisiaj... A Justyna nie wiem, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie. Dzisiaj mi kazał chodzić. Dzisiaj mówi, że on będzie nagrywał, a nie ja. Miało być odwrotnie, ale nie, on tylko taki odważny na komentarzach. Nie? A co, a będziesz liczył jajca? Czy ja mam liczyć? Nie, nie będę liczył. Razu licz. Nie, bo za dużo jest. No i co, i będę gadać, a nikt mnie nie będzie słyszał, bo mikrofon nie wzięty. No właśnie. Przyjechałeś, to ty powinieneś jajca wybierać tam, a nie. No. To Justyna będzie. O. Zobacz, jaki rodzaj. Zobacz. Zielone jajca niebieskie. Na ziemi leżą. Normalnie. Krecik. Tyle uzbierałeś jajców. Stał i patrzył, a ja musiałam robić. A zapisujesz? Nie wiem, ile jest, nie wiem, muszę policzyć, nie? Możesz zapisać ewentualnie wynik. Nawet tak nie będzie większy ani mniejszy. Idziemy jajca wynieść, bo Maniutek tak bardzo chciał policzyć. Boże, nie. I tak patrzymy, Sławek mówi, zobacz, co kaczki robią. Kaczki wlazły na Mausera i ten. Zjadają listki i jeszcze tym na dole puszczają, żeby sobie pojadły. A tam inne na tym, na górce stoją. Tam, co Sławek im wykopał do... Tutaj do tego, do tej, jak to się nazywa? No do tego, tam gdzie mają wodę. Także sobie sięgają. Taki przysmak sobie znalazły. Ale to nie jest dobre, że one tam sobie tak bardzo łatwo wyfrugnęły, bo będzie trzeba im skrzydła poobcinać. Ciekawe. Chyba lotki. No bo mogą wyfrugnąć teraz, nie? Jak im się pomyli i nie wyfrugną tutaj na dół, no to sobie tam po prostu uciekną. Dobrze, że tam jest zagrodzony ukór, nie? No to nigdzie nie uciekną tak naprawdę, no ale co się nagonimy, to nagonimy. Ciekawe, ile będzie od młodych dzisiaj. Tak ostatnio w sumie nie wiem, gubię się w tych jajcach. Nie umiem liczyć. Bo trochę podbieram w międzyczasie, ale dzisiaj dopiero były wybierane teraz. Jak Maniutek chciał nagrywać, więc dzisiaj nic nie było podbierane, więc będzie tyle, ile
ile faktycznie było. Dobra, zaraz się okaże. Ty miałeś liczyć, już nic nie mówię. No, także świnki morskie będą miały teraz super domek. Znaczy Justyna też o nie dbała, ja nie mogę powiedzieć, ale naprawdę zaczęły się robić po prostu uciążliwe. A też nie chcemy ich oddawać, tak wiecie, w obce ręce całkowicie. Tutaj Mańkę już trochę znamy, więc wiemy, że będą miały dobry domek. Nie, Maniutek, ty się zaopiekujesz, nie? A Justyna sobie wymyśliła, że sobie króliczka miniaturkę teraz weźmie. Króliczek jest trochę czystszy. I mniej hałaśliwy na pewno, bo naprawdę już te noce były takie uciążliwe dla nas. Justyna dzisiaj mówiła, że je przez okno wywali. Tak hałasowały jej. No ale naprawdę, no nie. Nie o to chodzi, żeby kurczę po nocach nie spać przez świnki. A jeszcze teraz jak taki duży wybieg miały, to tym bardziej mogły szaleć. Ale już Justyna je na noc zamykała w tej małej klatce, żeby tak nie hałasowały, ale mimo to. No na pewno nie aż tak, ale i tak. O. Pęknięte. Będzie na jajecznicę. Na kolację. Liczysz te jajka? Nie. No ja też nie. Teraz się policzy, bo ten. Osobne wytłaczanki brałam, nie? No od młodych będzie 2, 4, 6, 8, 8 chyba. Dobra, 30, 33, 36, 39, 40, 45, 50, 55, 59. Taki wynik dzisiaj. Możesz sobie zapisać na tablicy, pozwalam ci, mimo że to nie rekord w dół, ani rekord w górę, ale możesz zapisać, żebyś miał pamiątkę. Dobrze. O, jest pamiątkowy wpis. Czekajcie, tak wezmę ładnie w kółeczko, żeby nie zmazać później, żeby wiedzieć o co chodzi. O, z wycieczki na mini ranczu. Swój wkład na tablicy jajców, co Justyna projektowała. No, dobra, to tyle. Dobra, spakowane. Jadą do nowego domku. Mogę powiedzieć, co ja będę miała? Ja już powiedziałam, co byś miała. No, ale ja chcę... O, dobra. Pokażę na filmie. Dobre ręce, także się nie martwimy o nie. Będzie o nie dbał. Dobra, także mamy to. Dobra, no to goście pojechali. Fajnie, miło spędzony czas. Przyjemna sobota. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy was serdecznie. Idę tak wam pokazać kaktusa, ale już trochę za późno, się trochę spóźniłam. Bo taki, o... Jeszcze niby kwiaty są ładne, ale już znowu o klapnięte trochę. Ale jeszcze dwa pąki są, także przypuszczam, że jutro się rozwiną, może pojutrze najpóźniej. No a te nawet nie zauważyłam, kiedy zakwitły, już przekwitły, no to właśnie z tymi kaktusami jest. Ale jeszcze zdążyłam, jeszcze trochę oczy nacieszymy wspólnie. O, psy biegają. Wspólnie nacieszymy jeszcze chwilę oczy tymi kaktusikami, bo pewnie już ostatnie pączki, ostatnie kwiaty. Także tak, ale uspokójcie się, krecik. Tu jest perła. Dobra, ten, w sumie zwierzaki, kozy dzisiaj w ogóle nie wychodziły, bo rano nam padał deszcz. Także już Sławek nie wyprowadzał. Stasiula jedynie poszła. No i co, no teraz już jest w sumie wieczór. Goście pojechali, tak wcześniej nie miałam co nagrać, tylko tam jak Sławek tą cebulkę sadził i tam chwilę jak poszliśmy na te pole, jak jeszcze czekaliśmy na nich, więc tam nie miałam... Kreniutek, uspokój się! Łobuzie ty! Więc tak nie za bardzo miałam nawet kiedy nagrać, także dopiero teraz, trochę pod wieczorek dzisiaj, pod wieczór w sensie. Ostatnio mówiłam, że Beza maruje, Mela też miała ruje, ale już im przeszło, albo tak prawie przeszło. No, teraz sobie wciągają listki na luzie, już nie bujają w obłokach. Także tak, zaktualizuję wam tylko, dzisiaj pewnie troszkę krótszy wyjdzie film, nie wiem zresztą, no ale wiecie, czasami są ważniejsze rzeczy, także mam nadzieję, że wybaczycie, ale zresztą nie wiem jaki wyjdzie, że nie mam co tam za wiele gadać. Dzisiaj Maniek Stasiulę przyprowadził, Stasiula jest grzeczna, więc nie ma z nią problemu jakiegoś dużego. Myślałam, że kura Janina, bo ogólnie ta kurka, która...
wychowywała kurczaki, ta od mojej mamy, co została u nas. Kto ogląda, to wie, o czym mówię, bo jedną oddaliśmy, ta co z kurczakami ją mieliśmy, a druga została u nas. No i Sławek stwierdził, że to będzie kura Janina. Może tak być. Ona jest zielononóżką. To jest w sumie nasza jedyna zielononóżka, bo my swoich nie mamy, tylko ta właśnie od mamy. Dobra, tutaj przeprowadzka, bo już miały za ciasno, tak jak ostatnio wam mówiłam, no to już po prostu Sławek od razu się za to zabrał, więc przeprowadzka jest tutaj na dół. Ostatnio jak były kurczaki, to one nie były tutaj, tylko były tam, gdzie Sławek paszę ma, bo tutaj były kotki malutkie wtedy, pamiętam, nie chcieliśmy ich wyganiać stąd ani nic, także kurczaki poszły tam. No a normalnie zawsze są tutaj, gdzie teraz, także na swoim miejscu. Tutaj posiedzą pewnie też nie za długo, bo tu aż tyle, dużo więcej miejsca nie ma niż w tym odchowalniku. Także pewnie z 2 tygodnie i pójdą wtedy do kur, tam gdzie te młode siedziały kurki, jakie przywieźliśmy. Krecik, nie goń kota! Dobra, i co? U króliczków chyba bez zmian. Tak, bez zmian. Teraz będzie jeden nowy, to wam pokażę na następnym filmie, bo jutro po niego jedziemy. Także tak, także dzieciaki szczęśliwe, Justyna szczęśliwa, bo będzie miała króliczka. Maniek szczęśliwy, bo ma świnki morskie. A my szczęśliwi, że nie mamy tego nieprzyjemnego zapachu cały czas. Mimo, że Justyna naprawdę wyrzucała, im tam sprzątała naprawdę często, także to no, po prostu taki urok. I tyle. Także wszyscy zadowoleni. No, Justyna dzisiaj do babci się na noc wybiera, żeby szybciej jej zleciał czas do tego jutra. A już patrzcie, tam aż tam zachód słońca za chwilę będzie. Gdzie idziesz? Posianko już dla królika? A mam pokazać? Możesz. Znaczy, trochę upośledzone te króliki, ale takie z kształtem. A co to jest? Aha, kształt królika wycięty, to paśnik będzie. Ty to wymyślasz. No dobrze, dobrze. Będzie miał lepiej niż w raju. Będzie miał lepiej niż w raju, Justyna powiedziała. Czemu ona nie ma ogona? Świnki też miały u ciebie dobrze, prawda? No ta jest trochę stara już, dlatego nie ma ogona. Były takie miziane, tak się z nim bawiłam, tak super było, one nawet nie chciały ze mną głaskać. Nie chciały głaskać, ale ten. I mówię, w nocy nie dawały spać, nie? A Maniek ma tam osobne pomieszczenie dla nich, więc tam u niego ani nie będą przeszkadzać. Siano to tam jest. Justyna. Tylko ja nie wiem, czy to ma otwarte. Tam masz. A masz siano te od Mańka. A tam mało jest. No to na początek to wiesz. A co chwilę tam tego pucha i będzie taki wybredny król. No, także... takie trochę wymianka. Znaczy nie wymianka, bo królik nie będzie od Mańka. Wymianka, mama. No, wymianka, patrz, ale... Ja mu dałam te świnki, a on mi dał rzeczy dla królika. No, tak. Dokładnie. Ale w sensie, że nie wymianka na zwierzątko. Już musiałam jutro pokazać. A tak też fajnie, bo Justyna z Mańkiem często rozmawia, także będzie je widziała nawet na kamerce. Nie jest nawet szkoda bardzo. No, już uciążliwe były po prostu te świnki. Jeszcze będą miały tam dobrze. I wiadomo, że będą miały właśnie dobrze, bo tak jakbyśmy mieli komuś oddać tak całkowicie obcemu, to byśmy pewnie nie oddali, bo długo w sumie rozmowa o tym była, nie, Justyna? Ale że Maniek chciało na szczęście, to wiemy, że w dobre ręce poszły. Bo Maniek tam też ma i kozy, i króliki. Możesz, tylko zamknij później. On mi gadał, że ma chyba 30 królików. No, mówi Justyna, że gadał, że 30 królików. Nie wiem, ile tam było. Trzy kozy. Trzy kozy, no. Także Maniek bardzo zwierzęta lubi i bardzo o nie dba, więc jesteśmy spokojni. Tamto. Ten w niebieskim siano. Dobra, także tak, tu wam pokazałam, ukus chwilkę byliśmy, ukus się nic nie zmieniło, bo co się miało zmienić, kurczaczki tamte drugie ewentualnie też się nic nie zmieniło, wszyscy żyją na szczęście, co? Dobra, idę Justynie pomóc, bo nic sobie nie radzi. Dobra, już sobie poradziła, teraz urządza im chałupę. A mogę pokazać, jak będę miała króliczka? Na nowo? Nie, jutro pokażemy, jak przyjedzie do nas, to pokażemy widzom. A mogę wymyślić imię dla króliczka? A ty już masz wymyślone. Nie, bo to jest chłopak jednak. Chłopak jest... jednak? Dobra, bo Justyna mówi, że jakbyście mieli propozycję imienia dla króliczka, bo to będzie królik miniaturka,
Baranek, tak? Tak, i taki brązowo-rudy. Brązowo-rudy. Baranek, chłopiec. Malutki, miniaturka. Bo Justyna teraz myśli i myśli o tym imieniu, a i tak nic nie przychodzi. Chodź, Perła. I tak nic nie przychodzi do głowy. Tofik. Tofik. Dobra, zobaczymy. Może nie, ktoś nie. Jakąś fajną propozycję ma, to mówcie. Ale Justyna to i tak jest wybredna, jeśli o to chodzi, więc nie gwarantuję, że wybierze te imię, które zaproponujecie. Albo może ktoś ma takiego królika, jak ja będę miała. A jeszcze Justyna mówi, że może ktoś ma takiego królika, jak ona będzie miała miniaturkę, w sensie rudo-brązową. A nawet nie rudą, no w każdym razie nie białą. Liścia nie. No ale nie od orzecha. Nie wiem, lepiej nie. Jakiś zwykły mudasz. Dzisiaj Sławek zrobił porządek na tym, nad bagnem. Znaczy porządek, w sensie, że rzęsy dużo pościągał. Ja nawet nie byłam jeszcze, bo nie miałam kiedy iść. Ale możemy iść razem, zobaczyć jak tam wygląda. Co? Jakaś zabawka psów. Ostatnio mówiłam, że szyjkę dostały psy od pana Macieja. I że krecik tak chodził i sobie ją ten, wiecie, paradował, że ma. Po czym gdzieś ją wyniósł i nikt nie wie gdzie. A Sławek mówi, że jak szedł po buraki, po liście od buraków, to ten, to krecik chodził po burakach i szukał, i szukał, i szukał. Także prawdopodobnie gdzieś tam, albo zapomniał gdzie zostawił, albo już mu tam te psy zjadły, co jest bardziej prawdopodobne. I tak szukał. No ale niestety, jak się tak czaił, no to trudno. Mógł zjeść od razu. Tak dzisiaj widzicie trochę nasze rancho, trochę z innej strony oświetlone. Bo już mówię, wieczór, już tam słońce do zachodu się szykuje. Zazwyczaj to ja nagrywam po południu bardziej, albo czasami z rana, raczej po południu najczęściej. A dzisiaj to już mówię, taki wieczorek, zobaczcie, tak o, słońce tak oświetla od innej strony, trochę inaczej macie. Już widzę, że super wygląda bagno w porównaniu do tego, co było ostatnio, jak tego ze skrońca złapaliśmy. Pisaliście też, że może być ich więcej, no właśnie, niestety może być ich więcej. No ale co zrobimy, jak nic nie zrobimy? Chyba, że się uda znowu tak, jak ostatnio. No także no, wycieczkę będzie miał, w razie czego. I co? I co jeszcze miałam mówić i zapomniałam. Aha, że może wrócić. No nie, raczej chyba nie, bo to naprawdę dosyć daleko go wywieźliśmy nad jezioro. Także myślę, że chyba nie. No już jak już by coś, to chyba do jeziora by sobie wolał pójść, niż z powrotem tutaj wracać tak daleko. Tym bardziej, że tutaj żadnych rowów od tamtej strony nie ma do nas. Dlatego właśnie tutaj do tego naszego lasku go nie wywieźliśmy, tutaj co jest kawałek od nas. Tylko właśnie tam daleko, żeby tutaj, bo tym rowem nie przyszedł tam z powrotem. No, ale tak naprawdę tutaj może być ich o wiele, wiele więcej. Także nie wiem. Będziemy obserwować, może znowu się jakiś natrafi, a po prostu psy go wystraszyły. Bo tutaj wskoczyło, on gdzieś musiał na brzegu siedzieć czy coś i po prostu dlatego do wody uciekł. No, ale to dobrze. Czailiśmy się na niego długo. Wreszcie się udało. O to chodziło. No ładnie teraz Sławek zrobił. Rzęsy nie ma prawie w ogóle. Teraz fajnie, bo nie, wiecie, można daleko sięgnąć. Jak dookoła wszędzie można przejść. Zobaczcie, wszędzie już teraz można przejść. Nawet bez gumaków dałoby radę przejść. Także gdzie ile sięgnął dookoła, przeszedł, pościągał. No i resztę poprzypływała, to dalej pościągał i już. Także jest teraz pięknie. Mało wody, no ale to mało wody, dlatego że wypuszczaliśmy, no to wiecie, nie? Co masz? Mamy wierzbę? Wierzba? Tu jest wierzba, tu są wszędzie wierzby. Tu jest wierzba, tu nawet tam najbliżej. Albo jabłoń, albo gruszkę. No to masz wierzbę po drodze. A tam mówią, że mam mało i teraz na tym mu, bo no mało, małą gałązkę. Daleko nie ma w razie czego. Krecik kota na ten. Na drzewo pogonił. One się lubią, ale lubią się też psocić. Także jak to pies z kotem. Ale cóż. O, wystarczająco. Z tymi gałązkami, nie bez liści.
No to jak liście obetniesz, to nie będziesz miała gałązki. A to co to jest? Taka mała? Nie widziałam na internecie. No dobra, no to daleko nie ma, to sobie przyjdziesz najwyżej. Jeszcze dałam taki tunel od Mańka, dostałam. A tunel dostałaś? No taki, nie taki, nie tunel. Aha, taki z siankiem. A znowu kota taki pogonił. Z ziół i w środku jest sianko. No to bardzo miło z jego strony. Pokażę mojego króliczka i wam też. Pokażemy króliczka. A to będzie dopiero, kiedy to będzie film? Film będzie we wtorek. A może na szrota? A może, no może na szorta. Tak, wrzucimy króliczka nowego. Zna się doczekać nie może. O takiego mu dam. I o takiego mu dasz. A od czego to jest? To jest od wędzarniki. Mamy tu wędzarnię taką, o. Samoróbkę. Ale fajna, sprawdza się, działa. Więc to najważniejsze. O, jadę. Zmęczona jestem, powiem wam. I chyba na tym zakończymy. Trochę się zrelaksować. Zrelaksowaliśmy się, bo mówię, fajnie było, bardzo miło się porozmawiało. Umyć się i odpocząć po tym ciężkim tygodniu, bo następny równie ciężki dla mnie. Także mam nadzieję, że nie będzie taki gorący. Chociaż tak jak Sławek mi mówi, że chłodno ma być. Teraz jest tak w sam raz, nie wiem, z 24-25 stopni może. Sławek mówi, że ma być do chyba wtorku. Tak w miarę właśnie taka temperatura 20 parę stopni. A później ma być znowu 30 czy tam powyżej 30. Także akurat na moją największą pracę, największy upał. Czyli dokładnie tak samo jak było w tym tygodniu. No mam nadzieję, że się nie sprawdzi jednak. No bo nie. No bo to naprawdę nie dość, że męczy fizycznie. To jeszcze nawet nie idzie za wiele porobić, bo... no bo wiecie, no to wszystko się topi, leci moment, wszystko się rozpuszcza, więc nic fajnego. A tak za dużo to mu nie pakuje od razu, Justyna. Bo jak on będzie to jadł? Dobra, tyle kochani. Dzisiaj taki filmik, o, mówię trochę później i trochę taki, o, ogólny, że tak powiem. Dzisiaj nasze wydarzenie to takie, że ten króliczek i świnki, nie? No króliczek będzie jutro, no ale jak, nie, jak musieliśmy najpierw świnki dać, żeby był króliczek, nie? Dobra, wiecie o co chodzi. Także tyle na dzisiaj. Żegnamy się z pozdrowieniami dla was. Piotr Wiśniowski, ja ciebie też pozdrawiam, bo też mówiłeś, że lubisz kozy i coś tam jeszcze tak dobrze nie pamiętam i przepraszam bardzo, bo tak na szybko tylko przeczytałam. Ale chciałam pozdrowić w ogóle tych wszystkich naszych Piotrów, bo was tam to tam jest tyle, że ja już nie wiem, który jest który. Także dla wszystkich naszych Piotrów pozdrowienia. I dla was, widzowie. Krycik. Dziękuję, że jesteście, że oglądacie, że słuchacie, że jesteście po prostu. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Cześć.